jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Mrągowie 20 maja 2021 roku. A chcę Was witać Słowem Bożym, Słowem z Księgi proroka Nehemiasza oraz z listu apostoła Pawła do Efezjan. W 9 rozdziale, w 5 wierszu Księgi proroka Nehemiasza czytamy: Powstańcie, błogosławcie Pana waszego Boga od wieku aż na wieki i błogosławili chwalebne imię Tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie. Zaś apostoł Paweł w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, 19 wierszu, takie słowa zapisał: Mówcie do siebie psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami. Bardzo znane są słowa Augustyna, biskupa Hipony, który miał mawiać, a za nim i również ksiądz Marcin Luter, że kto śpiewa, po dwakroć się modli. Ktoś nawet podobno zażartował, że kto fałszuje, modli się trzy razy, a kto słucha fałszującego, ten modli się siedem razy. Pieśń jest jedną z form uwielbienia imienia Bożego. Ta forma uwielbienia towarzyszyła Żydom, a później także chrześcijanom i towarzyszy nam po dzień dzisiejszy. W Piśmie Świętym także odnajdujemy pieśni, jak chociażby ta wznoszona przez Miriam, Mojżesza, czy Annę, matkę proroka Samuela. Jednak kiedy jest mowa o pieśniach w Biblii, to nie sposób nie zwrócić szczególnej uwagi na Księgę Psalmów. Ten wyjątkowy śpiewnik, a zarazem modlitewnik, w chwilach, gdy brakuje nam słów, pozwala zawołać do Pana słowami psalmisty. Tam też, wśród tych przeróżnych pieśni, kryje się ogromna cześć i chwała oddawana Stwórcy przez tych, którzy przy dźwiękach starodawnych instrumentów wznosili swój głos do Pana. Dziś nadal muzyka wypełnia nasze kościelne mury. Raz głos zboru łączy się z tradycyjnymi organami, innym razem z bardziej nowoczesnymi instrumentami. Ale nadal pozostaje tym samym głosem, co przed wiekami, niosącymi cześć i uwielbienie dla imienia Bożego. Życie Kościoła jednak to nie tylko wspaniałe melodie i zjednoczone w śpiewie ludzkie głosy. Życie Kościoła to także nasza codzienność, a może należy powiedzieć przede wszystkim nasza codzienność. Tam też ma wybrzmiewać melodia naszego życia, wielbiąca święte imię Boże. Niestety, ale to chyba częściej w naszej codzienności pojawia się więcej fałszywych nut, aniżeli w naszym śpiewie. Dzieje się to, kiedy nasze myśli, czyny i słowa nie przypominają melodii uwielbienia. Dlaczego tak się dzieje? Bo po prostu chyba łatwiej jest śpiewać, aniżeli żyć, wygrywając życiem Bożą melodię miłości Jego i człowieka. Owa melodia tylko raz zabrzmiała w pełni prawdziwie w tym świecie. Bez fałszywych tonów, bez niepotrzebnych pauz wznosiła hymn, który każdy z nas powinien życiem wyśpiewywać. Tą melodią
była droga Syna Bożego od betlejemskiego żłobu po krzyż Golgoty. Ta melodia Syna Bożego zagłusza wszystkie nasze fałszywe tony i to ona pozwala nam iść przez życie, że pomimo wszystkich naszych niedoskonałości kiedyś dołączymy do chóru cherubów i aniołów wielbiących Boga w niebiańskiej wiecznej Ojczyźnie. W drodze do wiecznej Ojczyzny nieśmy uwielbienie imienia Bożego nie tylko naszymi ustami, ale całym naszym życiem. Amen. Pozostańcie z Bogiem.